Ale pan ładnie gra. Co mam, to mu wrzucę. O, choć mam tylko tyle. Chyba w ten sposób nie mam już na etykiety do Elixa. To nie jest, że się urządziłem. Zresztą to by było na jedną, tylko ja potrzebuję i tak jeszcze na to. Mam dalej gra, ja już z paczką. Miałem taki plan na pranka, żeby mu telefon wrzucić od razu. Żeby być takim śmiesznym divajdekiem. W sumie wpadłem na ciekawy pomysł kolejny. Jak to divajdek, pomysły za pomysłami. Czy mam pokazać, jak działają te nowe paczki OLX w sumie? No to fajny zawsze dodatek do jakiejś wypłaty czy do czegoś. Raczej bym się nie skupiał tak głównie na tym, żeby tylko z tego żyć, ale dodatkowo jak najbardziej dla was myślę może być spoko. W tych czasach w szczególności. Więc ja to robię tak, że na kiblu kładę paczkę. Albo nie, dobra, wyciąć. Montażysta, divajdek. Wytnij to, bo cię zwolnię. No, więc ja to od swoich nastoletnich lat robię tak, że nie kupuję produktu. Teraz już właściwie muszę go kupować, no bo ponieważ większe bezpieczeństwo teraz musi panować na platformie i musisz kupić produkt na stan, żeby go sprzedać. Aczkolwiek, no można sobie radzić, ja sobie radzę, właśnie. Hatfu. Oczywiście, że materiał nie jest sponsorowany ani przez Lidl, z którego była ta maseczka, ani przez OLX, o którym dzisiaj mówię. Więc szukasz sobie produktu, myślę fajnie będzie to zrobić internetowo, poprzez ceneo.pl na przykład, zobaczyć jakie są ceny, albo jakieś promocje na dane produkty i po prostu przetestować, ustawić zdjęcia ładne. Jeżeli potrzebujesz takich zdjęć, żeby wyglądało autentycznie, to napisz na Instagramie. Dobra, dalej. Szukasz sobie produktów, fajnie będzie, jeżeli to będą produkty na przykład na promocji, teraz sobie wiesz, poczekasz, aż one będą miały zwyżki cenowe i wtedy je po prostu wystawiasz, albo wystawiasz je od razu i próbujesz na tej ciutkę wyższej cenie, ale nie jakiejś takiej ultra wysokiej, wiesz o co chodzi? Ogólnie samą przygodę z OLX-em może zacząć w każdej chwili, bo tak naprawdę OLX jest dla każdego, tak samo jak Vinted. Warto było korzystać z tych obu platform wtedy, kiedy one były bardzo mocno promowane w telewizji. Aktualnie Vinted jest taką platformą, ja z Vinteda jeszcze tak nie korzystałem za bardzo i też troszeczkę się obawiam, bo jednak tam bezpieczeństwo tych płatności no nie jest tak dopracowane jak obecnie na OLX-ie. To wciąż nie jest żaden sponsorowany materiał, przypominam. Później może jednak tylko tak się przydarzyć, że masz pełną, wiesz, produktów. Clean. Hacie i one czasem zalegają, no ale tak jest, tak nawet jest w sprzedaży, wiesz, tam elektronicznej, bezpośredniej, online, że te produkty często ci po prostu zalegają gdzieś na magazynie, nie jest tak, że wszystko ci się sprzeda, no chyba, że jesteś łajciorem 2115 albo jakimś tam innym, wiesz, raperem, wymiataczem, freezem, czy tego typu sprawami, nie? I mówię, zacząć polecam już od tego, co masz, czyli produktów, które na przykład już możesz sprzedać ze swojej własnej szafy, czy to ubrań, czy to jakiś książek, ja od tego na przykład zaczynałem książek, gier, co tam jeszcze możesz mieć, możesz jakieś konsole stare mieć, albo gry na stare konsole, to również się sprzedaje. Wystawiasz, testujesz, sprawdzasz, prawda? I tam masz taką opcję jak właśnie paczka OLX, czyli o tym, o czym jest dzisiejszy film. Sobie wybierasz, czy masz na przykład paczkę od 0 do 5 kilo, czy tam 5 i więcej. Wtedy tam jest inna kwota, aktualnie sobie nie wspomnę, inna cena. Prawda, tego nie mam, nie wiem, dziwne to było. Tam jest aktualnie promocyjna cena, więc można sobie bardzo tanio paczuszki zamawiać, jeżeli jesteś klientem też, a nie sprzedawcą, to trochę ci nie na rękę za bardzo jest, no bo jednak wiesz, musisz wydać najpierw pieniądze na produkt, który ktoś od ciebie kupuje, no ale na tym polegają właśnie paczki OLX. Właśnie, dobra, wytłumaczę dalej. Jestem ogólnie, przepraszam was, ale jestem zakręconym człowiekiem, chaotycznym, ale walczę z tym. No więc, jeszcze inny kadr, żeby było jeszcze bardziej chaotycznie, albo reziowemu troszeczkę, no bo troszeczkę rezi właśnie zainspirował mnie do takich kadrów różnych, śmiesznych, żeby się coś działo. Też kurs Freeza, który tak wszyscy, wiecie, nie wychwalacie za bardzo, ja wyciągnąłem mięsko, które miałem wyciągnąć właśnie z tego kursu Freeza. I to działa tak mniej więcej, że dostajesz po prostu informację, że jest etykieta do wydrukowania. Jeżeli nie masz drukarki, spoko, w twoim mieście na pewno są, wiesz, jakieś drukarnie, jakieś kserokopiarki i tam też można, albo u znajomych. No ja tak robiłem na przykład, dopóki się nie pokłóciłem z tatą, to właśnie u taty. A teraz w takiej tam drukarni praktycznie przy domu mam, więc nie mam daleko. Jednak to był niefajny kadr, przepraszam, to wiele zmieści, jeszcze niefajniejszy był burdel za moją, za mną. Więc to wygląda tak, że dostajesz tam etykietę sobie drukujesz, bierzesz paczkę, że idziesz na pocztę, czy masz już paczki gotowe, przyklejasz, zaklejasz, potem przyklejasz tam etykietę, dajesz do paczkomatu albo na Pocztę Polską, wysyłasz do klienta, jak klient dostaje, płaci pieniądze, wtedy ty dostajesz pieniądze do OLX-a po tam 2-3 dniach, może czasem szybciej, różnie to też bywa, od Aidena, przyzwyczaj się z płatnościami u Aidena i ten.